Dzień dobry. Kupił człowiek yerbę. Yerba w takich paczkach przychodzi. I chce se człowiek zaparzyć tę yerbę. Czyli musi stąd nasypać tu. No to otwiera tę yerbę i tam w środku jest, we wszystkich yerbach jest tak samo. Wór. Czyli to jest yerba w takim krowim cycu. Człowiek przecina i teraz przez następny tydzień, dwa męczył się będzie czymś takim. A żona się w kuchni wkurza, że mężu, za każdym razem mi nasypałeś mi na kamerę, rozumiesz? Tych czyściłam przed chwilą obiektyw, nasypałeś mi na kamerę. No ale żono, jak się sypie z takiego woreczka, to się musi nasypać na kamerę. Co z tym fantem zrobić? Pokazuję i objaśniam. W Paragwaju wszyscy mają puszkę. Jak ktoś chce raz się yerby napić, to mu się nie opłaca takiej puszki kupić. Natomiast w Paragwaju wszyscy na stałe mają puszkę, taka puszka. Ona ma dzióbeczek i przez dzióbeczek będziemy sypać tak, żeby się nie nadymiło na kamerę. I w tej puszce zazwyczaj jest już jakaś yerba fabrycznie. Pasuje. Kupiłeś yerbę. Wyrzucasz paczkę. Przesypujesz yerbę. Zrób to na dworzu, bo teraz sypie się, kurzy, kopci i bardzo romantyczny obrazek w gruncie rzeczy. No ale rzeczywiście brudzi się. Yerba musi pylić. Jak ktoś Państwu w Argentynie sprzedaje bezpyłową, nie dla mężczyzny. Dla mężczyzny musi być pyłowa. Nasypałeś do puszki, teraz pyk, puszka ma dzióbek, pyk. Tu już miałem yerbę. To ja ją sobie tu wysypię. Potem się posprząta. I o, i z takiej puszki. To troszkę dymi, dobra, ale nie rozsypało się po stole. Chowasz, rurę wkręcasz. Nic się nie sypało, nic się nie sypało. Zalewasz i szczęśliwy jesteś. Kto by chciał puszki? Sprowadziłem. Tanie nie są, ale sprowadziłem. Niewiele sprowadziłem. Jak Państwu zasmakują takie puszki, sprowadzę więcej i wtedy będzie taniej. A ta jest moja.